Głos ma pan poseł Konrad Berkowicz, Konfederacja. Szanowni Państwo, poseł Budka, tutaj później poseł Kosiniak-Kamysz mówił o trójpodziale władzy, jak to jest właśnie niszczony. Mi się przypomniały słowa profesora Suszki, który mówił, że są na tym świecie piękne, fałsze i szpetne prawdy. A szpetna prawda jest taka, że owszem, w Polsce nie ma trójpodziału władzy, ale nie od kiedy PiS rządzi, ale od znacznie dawniejszych czasów. Ja zwracam uwagę na to, że w Polsce, w praktyce, to rząd pisze ustawy, później maszynka do głosowania w postaci 200 kilkudziesięciu posłów partii rządzących karnie przegłosowuje tę ustawę po to, żeby rząd własną ustawę mógł wykonywać. Więc w Polsce od dawna nie ma trójpodziału władzy, jest co najwyżej dwupodział władz. Jest władza wykonawczo-ustawodawcza i władza sądownicza. Kto dzierży władzę ustawodawczo-wykonawczą, wszyscy wiemy, obecnie Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast na naszych oczach i na polskich ulicach, w polskim parlamencie właśnie toczy się walka dwóch kast o władzę nad władzą sądowniczą. Konfederacja oczywiście w tym sporze nie staje po żadnej ze stron, dlatego że przedmiot tego sporu jest w najwyższym stopniu niewłaściwy. Bo w Polsce nie chodzi o to, kto będzie rządził sądownictwem, ale chodzi o to, żeby przywrócić prawdziwie niezależne sądownictwo. A żeby przywrócić prawdziwie niezależne sądownictwo, nie można robić tak jak partia rządząca, która wprowadza drobne zmiany, na ogół związane z personaliami, ani nie można robić tak, jak robi to stara opozycja zwana totalną, to znaczy powstrzymywać wszelkie zmiany, udając, że przed Prawem i Sprawiedliwością sądownictwo działało dobrze i było niezależne. Otóż nie. To, żeby sądownictwo było niezależne, wymaga niestety gruntownej przebudowy systemu praworządności i systemu sprawiedliwości w Polsce i Konfederacja za tym właśnie się opowiada. Konfederacja opowiada się też niezmiennie za suwerennością Polski. Suwerenność Polski oznacza również niezależność od instytucji zewnętrznych wobec Polski, w tym instytucji unijnych. Niestety sytuacja, w której sądy, tak kluczowa rzecz, jeśli chodzi o instytucje w Polsce, ulegają wpływom instytucji zewnętrznych unijnych, znowu nie zostanie poprawiona tą ustawą, bo niestety jest to bubel prawny, dlatego Konfederacja tej ustawy nie poprze. Ja zwracam uwagę, że PiS próbuje naprawić sytuację, w której właśnie instytucje unijne pośrednio wpływają na polskie sądy, a jest to sytuacja, której, przypomnę, winny jest PiS. Wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość bohatersko walczy z problemami nieistniejącymi pod normalnymi rządami. Przypomnę, że to PiS, to znaczy dokładnie Jarosław Kaczyński negocjował, a Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, który pozbawił nas de facto suwerenności, uzależniając nas od instytucji unijnych. Dlatego tą suwerenność trzeba przywrócić, dlatego że dla niezależności, prawdziwej niezależności sądów w Polsce, musimy przywrócić niezależność sądów w Polsce nie tylko od partii rządzącej, jaka by ona nie była. To oczywiste. Musimy przywrócić niezależność sądów polskich od zewnętrznych instytucji, również od instytucji parapaństwa, jakim jest Unia Europejska. I za tym opowiada się Konfederacja. I jeszcze jedna uwaga na koniec, bo ja tu słuchałem pana posła Budki, który wymieniał afery, jakie są związane z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Siedziałem tutaj w ławach i słyszałem, jak posłowie PiSu w odwecie krzyczą nazwy afer związanych z Koalicją Obywatelską i pomyślałem, że o ile w noc wigilijną zwierzęta przemawiają ludzkim głosem, o tyle w dzień, w którym jest spotkanie opłatkowe w Sejmie, politycy po PiSu postanowili też powiedzieć kilka słów prawdy. Dziękuję bardzo. Pan poseł Krzysztof Bosak? Nie, pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja. A jest. Proszę. Jestem, panie marszałku, Wysoki Sejmie. W imieniu Konfederacji chciałem krótko odnieść się do tej zasady, która jest w tej chwili próba wprowadzenia jej do polskiego systemu prawnego, a mianowicie rozproszonej kontroli. Szanowni Państwo, nie może być takiej sytuacji, iż teraz każdy sędzia będzie oceniał, który inny sędzia jest powołany w sposób ważny, który sędzia ma prawo tworzyć w imieniu polskiego systemu prawnego, w imieniu polskiego wymiaru sprawiedliwości, proszę nie przeszkadzać, ma prawo prawidłowo interpretować polskie prawo, a który nie. Jest to próba anarchizacji polskiego systemu prawnego przez zewnętrzne ośrodki władzy.
Takiej anarchizacji zdecydowanie się przeciwstawiamy i jakkolwiek to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, wprowadza chaos, nie jest żadną realną reformą wymiaru sprawiedliwości, a jedynie rozgrywkami na szczytach hierarchii sądowej, to z pewnością z naszej strony akceptacji dla takiej anarchizacji narzucanej naszemu państwu z zewnątrz nie będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana posła Janusza Korwin-Mikke. Czy może wam wydłużyć czas debaty? Nie, jest możliwość. Ale to jest wniosek formalny, pan ma wolność. Proszę bardzo, pan poseł Janusz Korwin-Mikke. Panie marszałku, ale wniosek formalny. Dobrze. Momencik. Nie w trakcie debaty, a ci co zadali. Od regulaminu. Tak jest, dokładnie tak. Być posłem, naprawdę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ten ustawa to oczywiście brudny plaster na bolejącą ranę. Natomiast jak słyszę te protesty i widzę konstytucję, to przypomina mi się, że w roku 2009, kiedy Polska była jeszcze niepodległa, traktat lizboński nie wszedł w życie, pani sędzina Magdalena Jung-Nikiel na seminarium na Uniwersytecie Warszawskim, doradczyni ówczesnego ministra, powiedziała: sędziowie będą wyrykowali według reguł unijnych, nawet gdy było to sprzeczne z polską konstytucją. I teraz ci ludzie chodzą i wrzeszczą: konstytucja, konstytucja. My oczywiście nie popieramy tej ustawy, ale też nie popieramy takich metod. Po prostu mówcie o praworządności, a nie o demokracji, bo PiS, to PiS ma większość, PiS jest demokratyczne. I PiS chce, żeby sądy wyrokowały tak, jak chce lud. Nie. Sądy są po to, żeby lud nie rządził. Ma rządzić sprawiedliwość, a nie lud. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę o zabranie głosu. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Michała Urbaniaka, koło Konfederacja. Szanowny marszałku, Wysoka Izbo. Generalnie ASF obecny w Polsce od 2014 roku, w ostatnim czasie pojawiło się coraz więcej ognisk, tak? Musimy zwrócić też uwagę choćby na przykład województwa wielkopolskiego, gdzie 35% trzody chlewnej jest hodowana. Więc to jest faktycznie duży problem. To jest problem, z którym trzeba się zmierzyć. I Wysoka Izbo, no przez 5 lat nie powołano w zasadzie żadnego centralnego pełnomocnika do spraw zwalczania ASF. Nie powołano żadnej też ponadresortowej współpracy. Nie było tutaj skutecznej depopulacji dzików. Nie było skutecznej depopulacji dzików, które są właśnie głównym wektorem przenoszenia tej choroby. Część myśliwych też, co należy zwrócić na to uwagę, była stygmatyzowana przez środowiska mieniące się proekologicznymi i niekoniecznie chciała współpracować. Możemy też spojrzeć na przykład Czech, gdzie do zwalczania ASF wykorzystuje się też snajperów. Tego dzisiaj nie mamy, tak? A może warto jeszcze o tym pomyśleć. Tutaj ASF generalnie może doprowadzić do głębokiego kryzysu i mam wrażenie, że wszyscy na sali jesteśmy tego świadomi. Tutaj nowelizacja, to w zasadzie specustawa, ma na celu zwalczanie wirusa i bardzo dobrze. Przede wszystkim projekt koncentruje się na tym, co jest przyczyną rozprzestrzeniania się ASF-u, czyli na problemie dzików, na problemie depopulacji i na zwiększeniu też tego odstrzału, na możliwości zwiększenia odstrzału. Tutaj w tym aspekcie też mogą zwiększyć się uprawnienia policji, straży, wojska, tak? To istotnie też, co istotne też należy zwrócić uwagę na to, że zakazuje się celowego uniemożliwiania przez osoby postronne przeszkadzania w samych polowaniach przez te na przykład organizacje ekologiczne czy pseudoekologiczne, jak to w zasadzie bardziej poprawnie można określić. I tu dobrym przykładem, który już został dzisiaj powiedziany, byli Niemcy, tak? Jako kraj, w którym faktycznie 800 tysięcy dzików zostało odstrzelonych i problem jest mimo wszystko mniejszy. My też mamy obowiązek, aby w pierwszej kolejności pamiętać o tym, gdzie jest dobro, o które powinniśmy dbać, czyli o dobro rolnika, o dobro konsumenta, o polską przyrodę i środowisko, ponieważ ekologia to nie jest tylko pilnowanie jakiegoś konkretnego gatunku, ale utrzymanie równowagi.
równowagi w środowisku i to jest bardzo istotne. Więc tutaj rozszerzenie tych zasad bioasekuracji nie tylko właśnie dla rolników, ale też na myśliwych, służby zabezpieczające, czy właśnie te polowania sanitarne, to jest dobry krok. Nieprecyzyjna natomiast jest tutaj próba wprowadzenia też ustawą zmian do prawa łowieckiego, które mają w zasadzie być traktowane przez myśliwych jako utrudnianie polowania. To jest dość niejasne. Tutaj punkt artykuł 42aa, punkt 16. Przepis jest dość ogólnikowy, nie wyjaśnia do końca, na czym miałoby polegać to celowe utrudnianie czy uniemożliwianie i to warto byłoby dopracować w ostatecznym brzmieniu ustawy. Niemniej cały projekt uważamy za potrzebny jako Konfederacja. Zwracamy uwagę też na to, że jest uchwalany w sposób zbyt szybki, niekoniecznie musi być w takim razie też przemyślany, jest w pośpiechu robiony i, co jest też istotne, za późno o jedną kadencję. To powinno być robione już kilka lat temu, natomiast dalej jest to krok w dobrym kierunku, więc my będziemy przy tym pomagać. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi. Informuję, że... Proszę, pan poseł Krzysztof Paszyk dał swoje oświadczenie na piśmie. Bardzo proszę, pan poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Klub Konfederacji będzie głosował przeciwko temu projektowi ustawy, choć nie wszyscy z tych samych powodów. Ja przedstawię powody, dla których ja będę głosował przeciwko, nie muszą one odzwierciedlać powodów, dla których wszyscy się nie będą na tą ustawę zgadzać. Prawo autorskie to są tak naprawdę dwie instytucje. To jest z jednej strony uznanie autorstwa, z drugiej strony autorskie prawa majątkowe. I o ile uznanie autorstwa nie budzi wątpliwości, jest to po prostu fakt, że ktoś jest autorem i to należy przyznać. Ten, kto utrzymuje coś innego, przypisuje sobie autorstwo, po prostu posługuje się fałszem, kłamstwem. O tyle majątkowe prawa autorskie to jest w rzeczywistości forma monopolu na powielanie pewnego stanu rzeczy. Te prawa błędnie są nazywane własnością intelektualną. W rzeczywistości nie jest to żadna własność, a kopiowanie nie jest żadną kradzieżą. Jest to w rzeczywistości prawo konkurencyjne wobec własności. Oparte jest na pewnych arbitralnych rozstrzygnięciach, wymusza daleko idące regulacje stanowiące ciągłe źródło zagrożenia dla wolności słowa, czego przykładem jest tak zwana Akta II, dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, którą będziemy wdrażać i do której ten akt zapewne jest już przygrywką. Prawo autorskie to jest dżungla przepisów, bardzo arbitralnych i uznaniowych. Od tych uznaniowych przepisów są arbitralne wyjątki, od tych wyjątków jeszcze bardziej arbitralne wyjątki, a nawet wyjątki od wyjątków, od tamtych wyjątków. Jeśli zagłębimy się chociażby w tą wspomnianą dyrektywę Parlamentu Europejskiego, to tam są takie konstrukcje wielopiętrowych wyjątków. Jest to więc całkowicie nieintuicyjna uznaniowa konstrukcja, która wymusza daleko idące regulacje i w dyrektywie Parlamentu Europejskiego właśnie dyrektywa jest przykładem, jak poświęca się wolności obywatelskie, wolność słowa dla zwiększenia zysków koncernów medialnych. Więc ja nie będę popierał niczego, co wzmacnia tą patologię, za jaką uważam obecny system praw autorskich. Ponadto przymus adwokacki, o którym wspominano wcześniej, również uważam, że jest niewłaściwy. Każdy powinien mieć prawo do decydowania, czy chce bronić się sam, czy przy pomocy adwokata. Z tego powodu, znaczy z tego i z innych powodów, Konfederacja będzie głosowała przeciwko. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Braun, Koło Poselskie Konfederacja. Szczęść Boże, dobry wieczór, późna pora, ale sprawa arcyważna. Ważna odwrotnie proporcjonalnie do liczby zaangażowanych bezpośrednio w procedurę słuchaczy. Koło Konfederacja nie poprze w żadnym wypadku
kolejnego totalniackiego projektu, jaki jest stręczony tej Izbie. Stręczony w sposób godzien najgłębszego pożałowania, dlatego że w opakowaniu propagandowym, które w istocie służy antagonizowaniu Polaków i stygmatyzowaniu pewnej grupy ludzi, którzy starają się zachować jeszcze zdrowy rozsądek i zachować wolność w tym świecie, w którym totalniactwo przoduje i postępuje. Mam na myśli ludzi, którzy nie spieszą się z poddawaniem rekomendowanym przez państwo procedurom medycznym swoich nowonarodzonych dzieci. Oni w uzasadnieniu tego projektu, który jest w Wysokiej Izbie prezentowany, są wskazywani jako rzekome źródło zagrożeń epidemiologicznych. Tak jest. Ludzie, którzy wzdragają się poddawać noworodki szczepieniom z obawy występowania, co jest stwierdzonym faktem, niepożądanych odczynów poszczepiennych. I oto tych ludzi autorzy projektu usiłują wskazać jako źródło zagrożeń dla ogółu. Całkowicie bezpodstawne. Całkowicie kontrfaktyczny. Fakt konstatowanej przez autorów projektu zmniejszającej się liczby osób wyszczepionych, jakież to charakterystyczne, że i w tym słownictwie traktuje się ludzi jak bydło, ten fakt może być dyskusyjny, dlatego że być może osoby, które nie poddały szczepieniu noworodka, po prostu oscylują w stronę normy europejskiej, gdzie nie stosuje się tak ryzykownych jak w Polsce praktyk i szczepione są dzieci, niemowlęta, 2-3-miesięczne. U nas władza ludowa, przepraszam bardzo, ponagla do tego i żąda, żeby poddawać procedurom o ryzykownym i często tragicznym w skutkach działaniu, żeby poddawać już noworodki. Zwracam uwagę, że te europejskie trybunały, które dla wielu z państwa są miarodajnym i ostatecznym źródłem wiedzy wszelkiej, te trybunały odnotowały już w swoich wyrokach przymuszanie do szczepień jako niedopuszczalną ingerencję w prywatność, właśnie wolność jednostki, która jest tak cenna dla konfederatów. Szanowni Państwo, buduje się tam też atmosferę narastającego zagrożenia wbrew statystykom. Ja przypomnę, że jeśli tym statystykom na przestrzeni dekad się przyjrzymy, to zobaczymy, że na przykład zniknęła szkarlatyna. Niektórzy z nas może kojarzą szkarlatynę z literatury jeszcze XIX-XX-wiecznej. Dziś to słowo w zaniku. Czy było kiedykolwiek obowiązkowe szczepienie przeciw szkarlatynie? Nie, nie było takiego szczepienia, ale ono zniknęło. Tworzy się wizję zagrożenia epidemią, gdy tymczasem mamy ustawę o zwalczaniu chorób zakaźnych i w związku z tym jest już w tej chwili instrumentem dostępnym władzy akcyjne przeprowadzanie szczepień w razie realnego zagrożenia. Reasumując, projektów totalniackich nie popieramy, dostrzegamy w tym projekcie dążenie do utworzenia ni mniej ni więcej policji sanitarnej i temu przeciwstawiamy się, stojąc na gruncie tradycyjnego pojmowania wolności polskiej. Wolności, chwała Bogu, jeszcze nie określają do końca ram naszego życia ludzie bardzo. Tacy jak autorzy tego projektu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Pani poseł, bardzo proszę, pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja.
Pani marszałek, Wysoka Izbo. Ja krótko bardzo, bo my lubimy trzymać się zasady pomocniczości. Co można załatwić niżej, to nie ma sensu załatwiać wyżej. Dlatego też nie ma powodu, by centralizować taką rzecz jak tam sanitariat, czy weterynaria, czy cokolwiek. Dlatego też uważamy, że ta ustawa jest niepotrzebna. Nadmiar centralizacji na ogół szkodzi, ponieważ ryba psuje się od głowy. A potem przypominam sobie sytuację, w której Rosjanie wkroczyli do Bułgarii i okazało się na 2 dni po ich wkroczeniu, że wszystkie stanowiska aż do powiatowego inspektora były obsadzone już przez Rosjan. PiS podobnie obsadza wszystkie możliwe stanowiska i podejrzewam tak naprawdę, że o to chodzi. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Tytułem uzupełnienia, bo mógłby ktoś rzeczywiście zapytać, czemu nam, państwowcom, konfederatom, nie podoba się projekt usystematyzowania, spionizowania takiej ważnej służby. Otóż dlatego, szanowni państwo, że gdyby wszystko tutaj w Rzeczypospolitej nie sprzysięgło się przeciwko wolności i tradycjom narodowym, to byśmy byli spokojni. Ale ponieważ ta służba zwana przez, potocznie zwana sanepidem, ona już teraz przejawia totalniackie zakusy wobec nas, wszczyna postępowania wobec rodziców, jednocześnie zaniżając statystyki niepożądanych odczytów poszczepiennych, ponieważ ta sama służba w konflikcie interesu jest zainteresowana tym, żeby nie raportować zwiększenia się tego zagrożenia realnego. W związku z tym jesteśmy przeciwko temu projektowi. Ja jeszcze przypomnę, że getto warszawskie zostało urządzone właśnie pod pretekstem zagrożeń epidemiologicznych. Dziękuję bardzo. Panie pośle, bardzo proszę, pan poseł Michał Urbaniak, Konfederacja. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Generalnie ten rządowy projekt, no, jak wiemy, dostosowuje naszą Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa do prawa Unii Europejskiej i pracy. W projekcie tutaj uszczegółowiono organizację, zasady funkcjonowania laboratoriów, które realizują te zadania Państwowej Inspekcji. Laboratoria podlegają, jak wiemy, Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa. No i jak do tej pory też podlegały wojewodom. Tutaj to, co się zmienia, to wiemy, że będzie też pewna pionizacja, pewna centralizacja pracy tutaj tych laboratoriów, co uważamy, że może faktycznie uskutecznić, usprawnić samą pracę. Wnioskodawca też w uzasadnieniu projektu wskazał zagrożenia związane z obrotem, stosowaniem środków ochrony roślin i dzisiaj ustawa o środkach ochrony roślin nie przewiduje dostatecznie skutecznych instrumentów prawnych w postaci też na przykład kar, które pozwoliłyby wyeliminować negatywne skutki wynikające z wprowadzania na rynek czy stosowania podróbek do środków ochrony roślin do tych, które są certyfikowane. W chwili obecnej możliwe jest jedynie w zasadzie wydanie zakazu w postaci decyzji administracyjnej, co może być zwyczajnie nieskuteczne. Zmiana, jakiej w zasadzie tutaj potrzebujemy, to nie tylko jakieś wdrażanie po prostu rozporządzeń brukselskich elit, natomiast powinny to być odpowiedzi na potrzeby, faktyczne potrzeby rolników. Wiemy o tym, że dzisiaj żywność powinna być produkowana odpowiedzialnie. Wiemy, że powinna być jak najlepszej jakości, więc zmiany dotyczące bezpieczeństwa żywności to są zmiany na lepsze.
celem samej nowelizacji jest też zwiększenie efektywności pracy laboratoriów, ponoć też ograniczenie właśnie kosztów. Generalnie Konfederacja jest za obniżaniem kosztów państwa, co wpisywałoby się też w naszą ogólną strategię. I co do zasady, my jesteśmy raczej przeciwko wprowadzaniu prawa unijnego na siłę do prawa polskiego. Uważamy, że generalnie powinniśmy wyjść z Unii Europejskiej, ale już abstrahując od tego, wiemy w tym momencie, że to prawo może być prawem skutecznym, może być prawem, które pomoże rolnikom. Zatem też wolelibyśmy, aby ten projekt został skierowany do komisji, abyśmy mogli jeszcze nad nim spokojnie procedować. Bo czy wdrożymy to w tym, czy w przyszłym miesiącu, czy przeciągnie się to o miesiąc więcej, myślę, że w tej kwestii wiele nie zmieni. Po prostu wprowadzimy to prawo unijne nieco później, a sprawa będzie dostatecznie dobrze przedyskutowana. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Michała Urbaniaka z Konfederacji. Szanowna Wysoka Izbo, rządowy projekt tutaj ustawy o ochronie roślin przed agrofagami wprowadza te nowe rozwiązania w postaci wyznaczania tych obszarów wolnych od określonych agrofagów. No niewątpliwie takie obszary mogą mieć znaczenie też dla ułatwienia eksportu towarów do państw trzecich. Tutaj mówię o państwach, które są przede wszystkim poza Unią Europejską. I to też powinno być zadanie rządu polskiego, aby wypracowywać rozwiązania, które pozwolą na dywersyfikację eksportu. Przede wszystkim właśnie tego też poza Unię Europejską. Proponuje się, żeby obszar wolny od określonego agrofaga ustanawiał w drodze rozporządzenia tej wojewoda, określając jednocześnie ograniczenia lub nakazy obowiązujące na takich obszarach w celu właśnie ograniczenia tego ryzyka introdukcji agrofaga. No i ze względu na obszar, jaki został wyznaczony, to uważamy za racjonalne, oceniamy to dość pozytywnie. Zmiany wymagają również dotychczasowe przepisy regulujące zasady importu towarów pochodzenia roślinnego do Unii Europejskiej. Na to też warto zwrócić uwagę. Polska tutaj powinna być aktywną stroną z powodu zwiększonego importu z Ukrainy. Dotychczasowe przepisy unijne w zasadzie należały do jednych z najbardziej liberalnych w tej kwestii na świecie. Powiem, jest dość stosunkowo wąska liczba towarów, których wprowadzanie na obszar Unii Europejskiej w ogóle było zabronione, jak również tych towarów, które w przypadku importu musiały spełniać wymagania specjalne dotyczące bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz być zaopatrzone w ogóle w świadectwo takiego bezpieczeństwa. Tutaj import pozostałych towarów nie ulegał żadnym ograniczeniom, co jest w naszej opinii nieroztropne. Powodowało to też, że Unia Europejska, czy Polska przede wszystkim, bo mówimy głównie o Polsce i to powinien być obszar naszego zainteresowania, była narażona na zagrożenia fitosanitarne i związane z samym wwozem towarów niewiadomego pochodzenia, które właśnie były tym przedmiotem importu. Proponowane rozwiązanie powinno faktycznie w istotny sposób przyczynić się do zwiększenia tego bezpieczeństwa. Dlatego też jesteśmy za tym, aby procedować to już dalej w komisjach. I uważamy to za racjonalne. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Z przyjemnością prawdziwą proszę o zabranie głosu pana posła Grzegorza Brauna z Konfederacji. Szczęść Boże, późną porą. Zdawać by się mogło, tak jest, kłaniam się pani poseł, zdawać by się mogło, że to jest jakaś kwestia partykularna, lokalna, regionalna co najwyżej. Nic podobnego, to kwestia ustrojowa tutaj się waży, szanowni państwo. Kwestia ustrojowa. Czy Rzeczpospolita, państwo polskie ma interweniować na rynku usług edukacyjnych i zdrowotnych. Ta kwestia się tu waży. Państwo jak interweniuje, to najczęściej monopolizuje, a jak monopolizuje, to wycina konkurencję. A ja mam takie wieści z Bydgoszczy, że koncepcja
budowania własnej uczelni wyższej, Uniwersytetu Medycznego, nie jest jedyną. Inni mają taką koncepcję, że zostawić Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika, co ma, i budować od podstaw nową uczelnię, konkurować. Powiadam, nie wszyscy podzielają ten pogląd tutaj wyrażany. I żeby to było jasne, fakt, że urodziłem się w Toruniu przed ponad pół wiekiem, nie ma nic wspólnego z tym poglądem, który tutaj wyrażam. I żeby to jeszcze potwierdzić, wzniosę tutaj hasło Bydgoszcz od morza do morza, hasło znakomite kampanii wyborczej jednego z naszych kandydatów z tamtych stron. Bydgoszcz od morza do morza. Szanowni Państwo, najlepiej życzymy my, Konfederaci, wszystkim mieszkańcom pięknego, wspaniałego, cieszącego się swoimi tradycjami miasta Bydgoszczy, ale nie możemy poprzeć tego projektu nie tylko ze względu na obawę, która powinna towarzyszyć każdemu, kto wchodzi między wódkę a zakąskę, kto wchodzi w tym przypadku w wojnę miast odwieczną, ale właśnie ze względu na kwestie ustrojowe, szanowni państwo. To paradoks, trochę śmieszny, trochę straszny, że jeden z moich szanownych przedmówców mówi tutaj o istnieniu rynku usług medycznych w tej okolicy, a więc jest świadom, że jest jakiś rynek, ale żąda, żeby to władza centralna z góry ten rynek zagospodarowała. Jak 160 tysięcy naszych rodaków podpisało się pod tym projektem, to ja się zgadzam. Absolutnie nie należy tego lekceważyć. Szanowni drodzy kochani rodacy, w liczbie 160 tysięcy, zrzućcie się po stówce i macie budżet, przemnóżcie to, macie budżet, szanowni państwo, dwakroć i z górką przewyższający budżety innych uczelni medycznych, wyższych. Dajmy na to Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W Białymstoku Uniwersytet Medyczny dysponuje mniej niż połową tego budżetu, który mielibyście, gdyby wasze głosy przemnożyć przez tę sumę 100 zł, która zdaje się rozsądna, i nie będzie to jałmużna, zostańcie akcjonariuszami waszego uniwersytetu. Jeśli jest rynek, to zadziała, to będzie żarło, tak? Jeżeli uciekają absolwenci polskich uczelni medycznych, gdzie pieprz rośnie za góry, za lasy, nawet i na drugą stronę globusa, tam swoje nabyte w Polsce umiejętności w rozmaitych fachach medycznych tam pożytkują, no to rzeczywiście to jest problem dla Rzeczypospolitej, ale proszę państwa, problem, którego nie należy rozwiązywać przez stawianie jakichś tam takiej emigracji zarobkowej, tylko właśnie przez wycofanie państwa z tego rynku, jak również z wielu innych rynków. Ponieważ to jest rynek, dobra wiadomość dla każdego, kto chciałby nań wstąpić, to jest rynek gwarantowany. Gwarantowany, jest to pewien monopol naturalny. Monopol naturalny. Tam, gdzie ludzie żyją, tam dbają o zdrowie, a więc można być pewnym, że na tym da się zarobić. Szanowni państwo, nie tylko w Bydgoszczy, ale też i w innych polskich miastach. A zatem ze względów ustrojowych koło Konfederacji będzie zmuszone wstrzymać się od głosu. Wstrzymać się zaledwie, nie będziemy przeciwni, bo rozumiemy, że przesądy i pewne urojenia ekonomiczne, polityczne nawarstwiły się wielopokoleniowo, że trudno ten węzeł rozwikłać, operując na tym jednym konkretnym przykładzie. Wstrzymamy się zatem, aby nie pogłębiać zaangażowania państwa w interwencjonizm na rynku usług medycznych. Z Panem Bogiem. Dziękuję serdecznie panu posłowi. Proszę pana, a w tej chwili pan poseł Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji. Super, dziękuję serdecznie. Panie marszałku, wysoka izbo, przede wszystkim chciałem zauważyć, że to jest oksymoron. Albo jest uniwersytet, albo jest uczelnia medyczna. Albo jest uczelnia uniwersalna, albo medyczna. Nie można się nazywać w ten sposób. Po drugie chciałem zwrócić uwagę, państwo zdają sobie sprawę, że najlepsze uczelnie na świecie to są uczelnie prywatne. Czy państwo zdają sobie sprawę, że ile ucieka z nas
studentów medycyny, znaczy wszyscy uciekają praktycznie, dlatego że studia są bezpłatne. Gdyby musieli płacić, to by się dwa razy zastanowili. I wtedy można by założyć uniwersytet płatny i by się nie zawracali głowy Sejmowi czy założyć uczelnię, czy nie, bo to uczelnie powinny być prywatne. Powtarzam jeszcze raz, najlepsze uczelnie na świecie są prywatne, a nie państwowe. Teraz rozumiem, jak to jest państwowa, teraz rozumiem, dlaczego taki niski jest poziom uczelni polskich, że są na 500. miejscu w tym, bo są państwowe. Dziękuję za uwagę. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Panie marszałku, Wysoka Izbo, dopowiadam. Pan poseł nie zrozumiał, że ja nie namawiam na zbiórki, ja namawiam na to, żebyście zrobili dobry interes, który najwyraźniej rodzi perspektywy w tym miejscu. A w lewą stronę zwrócę się z przypomnieniem historycznym, które powinno uniemożliwić wam popieranie tego wniosku. Ludwik Rydygier, patron tej uczelni projektowanej, zresztą bohater mojego romansu, Prusak, któremu się spodobało być Polakiem, ale wiecie państwo, on pod koniec swojego barwnego i pełnego zasług życia, on dawał nawet takie ogłoszenia do gazet, taką kampanię wszczął, precz z, jak to on mówił, upiorem kobiety lekarza, czy absurdem kolegi kobiety lekarza. Taką kampanię podjął, żeby nie przyjmować dziewczyn na wydziały lekarskie. I temu akurat nie przyklaskuję, ale wam to powinno blokować tę inicjatywę. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Serdecznie poproszę pana posła. Państwa lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. W związku z tym, tak, słucham. Marszałek żądał od wszystkich ludzi, którzy proponują, żeby powiedzieli, ile to kosztuje, bo wszyscy mówili o podpisach, kadrach, zasobach, ale nikt nie powiedział o tym, ile mamy dać pieniędzy. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Jak pan świetnie wie, wnioski formalne tej materii nie obejmują. Jeżeli nie ma, to zapraszam pana posła Janusza Korwin-Mikke z Konfederacji. Panie marszałku, tak Wysoka jest. Izbo, Konfederacja się wstrzyma od głosu w tej sprawie, bo z jednej strony obniżka podatków jest przez nas zawsze mile widziana, z drugiej strony obniżka szczególna powoduje złą alokację, ponieważ ludzie robią coś, czego by przy normalnym rachunku ekonomicznym nie zrobili, z czego wynika, że źle ulokują swoje pieniądze i chcę przypomnieć, że takie drogie samochody, tu słusznie zauważył kolega z lewicy, to są samochody z reguły Tesli i, czy jakieś inne i nie widzę powodu, żebyśmy do tego dopłacali. Chcę przypomnieć, że jak Wielka Brytania za rządów socjalistów, takich samych jak PiS, prawda, była pogrążona w kryzysie, to jednocześnie po ulicach Londynu jeździły niesłychanie drogie samochody, ponieważ państwo dopłacało do inwestycji. Otóż państwo nie powinno do niczego dopłacać i dziękuję państwu za uwagę. Kolega Dobromir Sośnierz tutaj będzie kontynuował. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Widzę, że pan poseł Dobromir Sośnierz będzie kontynuował. O co proszę? Konfederacja. Tak, słusznie powiedziano przede mną, nie wypada nam się sprzeciwiać czemuś, panie co... Pośle. Co? Witam serdecznie. Witam. Panie marszałku. Dziękuję serdecznie. Nie wypada nam się sprzeciwiać czemuś, co będzie de facto obniżało, czy tam nie zapobiegało pobieraniu podatków większych przez państwo. Natomiast zwracam uwagę na uzasadnienie tej ustawy, która jest po prostu koszmarem ekonomicznym. To jest ten mit zbitej szyby po prostu w pigułce, kiedy mówimy o tym, że będą się rozwijać małe i mikroprzedsiębiorstwa związane z branżą samochodów elektrycznych.
i to jest zgra gospodarki. No jeśli znamy jakieś ulgi za zbieranie, nie wiem, małych patyków w lesie, to będzie się rozwijał sektor małych przedsiębiorstw zbierających patyki w lesie, ale to w ogóle nie świadczy o tym, że to jest jakikolwiek, że to ma jakikolwiek sens dla gospodarki, bo w międzyczasie inne przedsiębiorstwa w związku z tym się nie będą rozwijały, więc takiego argumentu nie można używać. Jeśli są inne powody do tego, żeby to wprowadzać, to okej, natomiast samo rozwijanie się jakiejś branży, którą obdarowujemy przywilejem płacenia niższych podatków, nie jest w ogóle żadnym argumentem. To jest zupełny absurd. To ten pomysł narusza też neutralność technologiczną, znaczy narzuca jedynie słuszną technologię ekologiczną w sposób wskazującą dokładnie palcem, tak? Czy kilka technologii, które wskazujemy palcem. To nasuwa skojarzenie również z lobbingiem, nasuwa sugestie, że tutaj wchodzi w grę również lobbing. No, samochody elektryczne, gdyby były lepsze, to by się sprzedawały bez żadnej pomocy państwa. No, skoro trzeba pomagać, to widocznie nie są lepsze. Ludzie zdają sobie sprawę, że nie są lepsze, przynajmniej na tym etapie. No, mają pewne nierozwiązalne nadal problemy techniczne, które sprawiają, że no, są droższe, mają ograniczony zasięg i tak dalej, i tak dalej. Nie wiadomo, co z tymi bateriami zrobić. Również środowiskowo to wcale nie jest takie oczywiste. Dlatego uprzywilejujemy je w sposób sztuczny. No, i teraz będą się opłacały. Najwyraźniej taniej jest lobbować, niż rozwijać tą technologię tak, żeby się to naprawdę opłacało. No, zwracam też uwagę tutaj, zwłaszcza kolegom z Lewicy, że jest to jeden z kolejnych przykładów, jak państwo dba o transfer pieniędzy od biednych do bogatych, no bo to biedni ludzie nie będą kupowali tych elektrycznych aut. I potem, kiedy narzekacie na to, że następuje jakaś kumulacja bogactwa w gospodarce i to niby przez wolny rynek, to pamiętajcie, że nie działamy w warunkach wolnego rynku. Oczywiście taka deregulacja jest tam tylko kroplą w morzu potrzeb, ale właśnie między innymi z wielu takich regulacji składa się ten problem, że w systemie zarządzanym przez państwo, w systemie dużej ingerencji państwa, to wcale nie powoduje wyrównywania się stopy życia, tylko wręcz przeciwnie, notoryczny transfer od biednych do bogatych. W związku z tymi argumentami, jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że no niestety, skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, to będziemy mieli narzucone normy osiągnięcia w zakresie transportu niskoemisyjnego, w związku z czym no, też nie opłaca nam się sprzeciwiać temu celowi, skoro już wdepnęliśmy w bagno unijnych regulacji, to teraz musimy wdepnąć w kolejne bagno kolejnych regulacji. Z tych wszystkich powodów Konfederacja nie będzie się sprzeciwiać temu, żeby przyjąć tę ustawę. Nie będziemy też głosować za, wstrzymamy się od głosu. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do pytań.